Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym projekcie Let's Play, tym razem z Herkulesa. Tak, jaram się jak nie wiem. Robię kolejnego Let's Playa, takiego mniej zobowiązującego, bo lubię mieć troszeczkę różnorodność na kanale, tak? I żebyście wy też ją mieli, więc to taka randomowa seria, oczywiście Herkules, nic zobowiązującego, jak już wspomniałem. A jaram się dlatego, że w końcu udało mi się go po prostu uruchomić z muzyką i tak dalej na emulatorze. A miałem duży problem, nawet jak już go uruchomiłem, to problem był z nagrywaniem go, dlatego że gra w każdym przypadku zwalniała, nawet jak nagrywałem pulpit, także no tutaj jest, był problem. No i ten problem się rozwiązał. Ten problem się rozwiązał i stwierdziłem, że pokażę wam właśnie jak wygląda Herkules, jeżeli osoby niektóre nie wiedzą, co tu się... Nie demo mode, przepraszam, tutaj za długo stałem w menu i widzicie, pokazało mi się demo. Co ja mówiłem? Aha, jeżeli ktoś nie zna Herkulesa, to go pozna. To była naprawdę super gra na PSX, na pierwsze PlayStation. No i teraz można ją na emulatorze sobie tutaj odpalić, bez większych problemów, chociaż jakieś tam problemy oczywiście miałem. Także, aha, a dla osób, które wiedzą, czym jest Herkules, myślę, że bardzo będą podekscytowane, mogąc obejrzeć sobie Herkulesa jeszcze raz. Dobra. Koniec gadania, startnijmy, tylko że ja wczytam swojego save'a z moimi ustawieniami, okej, i możemy startować. In 18 years, precisely, the planets will align ever so nicely. Aye, verse. Aye. The time to act will be at hand. Unleash the Titans, your monstrous band. Then the once proud Zeus will finally fall. And you, Hades, will rule all! Yes, the Hades rules! A word of caution to this tale. Excuse me? Should Hercules fight, you will fail. No i mieliście okazję zobaczyć sobie taki krótki filmik. Dlaczego też się jaram Herkulesem? Znaczy ja tą grę próbowałem odpalić już dawno, dawno temu. W momencie, kiedy nagrywałem dla was przygodówki Larry 7 czy Hopkinsa FBI. No ale właśnie miałem te problemy. A niedawno jeszcze raz obejrzałem sobie po prostu bajkę Herkulesa i stwierdziłem, że nie, no muszę to odpalić, muszę wam to pokazać i tyle. Po prostu. Tutaj mamy sterowanie tak jakby na padzie, więc mamy cztery przyciski tak naprawdę do opanowania. Mamy tak, atak mieczem, podskok, takie bicie oto pięściami oraz taki mocarne uderzenie. Mamy jeszcze możliwość zmienienia sobie broni, ale to w trakcie tutaj gry wszystko wyjdzie. Tak ta gra wygląda właśnie. Będziemy przechodzić przez kolejne poziomy, będziemy się mierzyć z kolejnymi wrogami. Na razie jest to, jak widzicie, obóz szkoleniowy Fila, czyli właśnie tego koziołka, który tam z tyłu jest. Przepraszam również za rozdzielczość tej gry, ale ona ja ją trochę rozciągnę do okna YouTube'owego 16:9. Nie powinno być większych strat, bo i tak ten obraz jest dosyć pikselowaty, jak widzicie. No, ta gra jest chyba z 97 chyba roku, coś w ten deseń. Także to jest rozdziałka 640 na 400 coś takiego. Dokładnie nie pamiętam nawet tych takich starszych rozdzielczości, bo już się po prostu ich praktycznie nie używa. I tyle. No dobra, zbieramy sobie pieniążki, za które dostajemy na końcu misji punkty, oczywiście wszystko zostaje nam to podliczone. Także to jest taka troszeczkę sielankowa... What the? Taka troszeczkę sielankowa gra, tak naprawdę. Tutaj musimy to zrobić w taki sposób, przynajmniej najłatwiej zrobić to w taki sposób. Taka trochę sielankowa gra, ale później będzie dosyć dużo problemu. Ja pamiętam, że o jak ja kląłem. Ja byłem mały, ale tak kląłem w tą grę czasami, bo z
potrafiła sprawić naprawdę dużo. O, Pegas tam, widzicie? Z tyłu mamy Pegasa. Naprawdę potrafiła sprawić wiele, wiele problemów. A teraz mam nadzieję, że tak nie będzie. Chociaż niektóre gry z dzieciństwa sprawiają mi... Kurde. Sprawiają mi więcej problemów teraz, jak jestem starszy, niż jak byłem jakiś młodszy. Na przykład, nie wiem, kiedyś grałem, nawet mam na kanale, jest cholernie długa seria i nudna według mnie, nie wiem, jak chcecie to zobaczcie. Moja seria z tak zwanej gry Grunts. Grunts, takie plastusie można powiedzieć. Rzućcie okiem w playlisty, to... O, Hermes oznacza save, ale my tutaj w tym emulatorze mamy swoje save'y, które możemy robić poprzez wciśnięcie F1. Mam nadzieję, że się nic nie zepsuło. Przynajmniej przy nagraniu Frapsa. Dobra, lecimy dalej. Także tu są nasze save'y w emulatorze. One są zapisane na karcie pamięci. Wciskam F3 i dokładnie nas... Wow! I dokładnie nas respi w miejscu, gdzie ostatnio sobie zapisaliśmy. Są takie brzydale tutaj. Trzeba na nie uważać. Aha, no i zebraliśmy przed chwilą... Zebraliśmy przed chwilą miecz taki... który można razić. To wygląda tak, ale ja tego na razie nie będę zużywał, bo jak widzicie, w prawym górnym rogu mamy takie kreski obok tej burzy i one oznaczają naładowanie danej broni. No, nasz miecz będzie zawsze naładowany. Dobra, tutaj w tym miejscu, z tego co pamiętam, są znajdźki. Jak widzicie, zbieramy wazy i zbieramy literki. Nie pamiętam, do czego dokładnie były literki, to też były jakieś tam punkty, a wazy chyba się zbierało, albo literki może się... Nie wiem, nie pamiętam. Coś, albo literki, albo wazy zbierało się do tego, by później uzyskać kod. By później uzyskać kod, jak na przykład przegramy jakąś grę, jakąś misję. To mogliśmy wpisać i od razu bezpośrednio przenieść się do danego etapu gry. Bo no, w tych starszych grach było tak, że jak się już skończyło grę, to zazwyczaj się później musiało od początku wszystko przechodzić. Także to był taki problem i dlatego było dostępne wpisywanie właśnie tych kodów. Na początku w tym menu początkowym widzieliście start the game, tam były options i jeszcze było passwords, czy tam password. Ojej. Było jeszcze password. O ty mendo. No i to password właśnie umożliwiało dostęp do danych etapów różnych tejże gry. Jeszcze ktoś ma jakieś ale? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Tutaj te soczki odnawiają nam życie. U góry macie pasek życia, więc zapełniony jest na pomarańczowo, jak widzicie. 4 życia mamy w tym momencie. Mam nadzieję, że nie będziemy ginąć tak często. Uwaga. Oh, fuck! No przed chwilą o tym mówiłem. Rekiny. Seriously? Dobra, zjedzmy to. Aha, a te takie takie zabawki Herkulesa zwiększają nam pasek naszego zdrowia. Ojo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 j
I tutaj trzeba zrobić coś takiego. Widzicie? Taka błyskawica w lewym górnym rogu nam się ładuje. Jeżeli mamy maksymalną i jest taki gong, to możemy dupnąć, że tak powiem, i rozwalić ten cały grajdołek. I to jest taka gra 2D. O, kolejna waza. To jest taka gra 2D. Ja wiem, jak można to ocenić. Przygodówka, platformówka. W sumie nawet nie sprawdziłem, jak w internecie to oceniają. Ale myślę, że to jest raczej platformówka 2D. Dokładnie tak. Ale właśnie ja pamiętam, że grałem w wersję, która była pozbawiona w ogóle tego podkładu muzycznego, który jest w tle. I była pozbawiona jakichkolwiek tych takich wstawek filmowych, które na przykład, którą na przykład widzieliście z Hadesem w roli głównej na początku. O, tutaj jest miecz ognisty. Wow, 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 wow. Strzelają do mnie. O, to jest samonaprowadzające. Haha, ale fajne. Dobra, wrócę do mojego zwykłego miecza, bo mi się najlepiej nim posługuje.
Aha, no i polecam obejrzeć sobie, jeżeli ktoś nie widział, bo to w sumie mogliście nie widzieć. Ja wiem, że mam widzów takich młodszych ode mnie, więc mogliście nie widzieć, chociaż bardzo bym się dziwił, jakbyście nie widzieli. Bajkę od Disneya, od prawdziwego Disneya i prawdziwą bajkę Disneya, czyli właśnie na przykład Herkulesa. Ja pamiętam bajki z mojego dzieciństwa, Herkules, Dawno temu w trawie, jakieś tam Księżniczka Łabędzi, serio, naprawdę, to były bajki. Kurde, aż mi się chce teraz normalnie obejrzeć te wszystkie bajki. Tak mnie wzięło na wspominki. What the hell? Dobrze, podskoczyłem. Ja wam dam, dobra, przebiegnij szybko. Wow, dobra, się wrócę tutaj pod moje klejnoty. Okej, tutaj trzeba zrobić taki myk, jak pamiętam. Ja te początkowe etapy tutaj w miarę pamiętam, ale później może być ciężej. Zwłaszcza przy bossach. Oczywiście, jeżeli ktoś oglądał... O nie! Dobra, trzeba się nimi zająć, bo będą nam przeszkadzać. Okej. Przejdźmy dalej, zobaczmy, czy nam ktoś będzie tutaj przeszkadzał, czy nie. Jasne, że nam przeszkadzają te... te kruki. Głupę. Dobra, tutaj trzeba podrzucić... trzeba podrzucić tutaj ten kamień. No i chyba wszystkie wybiliśmy na naszej drodze, więc mamy... czystą drogę. On dosyć wolno idzie z tym kamieniem, ale chyba i tak w ogóle dobrze, że podniósł. A, w końcu to Herkules, nie? Herkules Muscules! Czy jakaś z was odmówiłaby mu? Jedno Herkulej, drugie Herkulej, trzecie Herkulej. Czy ktoś jeszcze ma do mnie jakieś... ale ten ptak ewidentnie... O ty kurna mendo, chodź tu! No, i mamy L. No serio! Aj. Okej, udało mi się. Tutaj właśnie pamiętałem, że trzeba było w miarę spokojnie chodzić. Herkulej. Hehehe, ale was zrobiłem, luzery. Dobra, czy coś tutaj jeszcze znajdziemy? Nie. Nie, dobra. Także co do jakości, nie ma się czego spodziewać tutaj jakiegoś specjalnego... jakiejś specjalnej grafiki HD i w ogóle. Bo jej nie było, wtedy jej nie było. Co wy chcecie od gry na PSX? To był kiedyś szczyt w ogóle grafiki i wszystkiego. Był hit. Cyk. I cyk. Padnijmy na dół. No i mamy E i jeszcze gdzieś będzie po drodze S. Ja oczywiście nie pamiętam wszystkich tutaj miejscówek. Zapiszmy sobie też. Nie pamiętam tutaj wszystkich oczywiście miejscówek, tych literek, wszystkich waz i tak dalej. O! Tutaj mamy... Takie ala 3D, nie? Czyli poruszanie się nie tylko w prawo, w lewo, ale też... w głąb i jakby to powiedzieć, kurde, w głąb i do nas? Kurde, dziwnie to brzmi. No wiecie, o co chodzi. Tak możemy się poruszać i na boki. Dobra. O, tam jest S. Widziałem. Ale do tego trzeba podejść w takim razie w jakiś inny sposób. Tutaj nie... Tutaj. O, czy ja tutaj mogę? Nie. Dobra, po tych ścieżkach, jak widzicie. Frajer. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy napitek. Tutaj nie. Jak ja mam tam dalej dojść? Tam jest jeszcze waza i tam jest jeszcze literka. Chyba będzie gdzieś jeszcze jakieś zejście w głąb tej planszy. Jest. I musimy się wrócić. O, jeszcze widziałem jakiś ten. Jeszcze widziałem jakiś pieniążek po drodze. Co to? Aha, mam cię. Widzieliście, jak sprytnie ukryte? Ja wam dam ukrywać przede mną hajs. Tutaj może też coś być za tymi drzewami.
ale chyba nie ma. Dobra. Tu. Okej. Ty mnie nie znajdziesz. I chyba wszystko. Wszystko chyba tutaj w tym miejscu. Zbieramy jeszcze sobie resztę pieniążków i to chyba byłoby na tyle, bo tutaj już będzie koniec. Jak widzicie, Phil już tutaj zadem kręci. I koniec. Oczywiście tego etapu. Czyli treningu. Zobaczmy, co pokaże nam się kolejne. Level complete. Press X to continue. Czyli w tym moim przypadku spatia. Ale możemy poczekać chyba na... Ile mamy monet? 100% czy 100%? Hero rating hero. Co jeszcze dostaniemy? Podsumowanie misji, poproszę. Chyba nic, czyli muszę nacisnąć. Congratulations, you have found a secret password. I pamiętam, że to się zapisywało. Rysowało się, kurde, te dzbany na kartce. Bo na przykład jak, nie wiem czy graliście w Dyna Blaster, tam też się zapisywało odpowiednie kombinacje strzałek, chyba w górę, w dół, tak samo jak w kroku na przykład. I to się rysowało, te wazy, w ogóle śmieszne to było. Dobra, a wiecie co? Poczekajcie chwilę. Ja sobie gdzieś tutaj zapiszę i pokażę wam, jak na przykład wejść do danego... sorki za taki nieogar. Tak, narysuję sobie, tu jest Herkules. Herkules, Meduza i Pegazy. Pegas, okej. Okay. Nie muszę sobie... Teraz dopiero wpadłem, że ja wtedy nie musiałem tego rysować, tylko mogłem zapisać sobie. Herkules, Meduza, Pegas. Ale byłem głupi. A może teraz jestem głupi? No nic. Heroes Gauntlet? What the hell? Ja nie wiem, co to znaczy. Chyba teraz nie uda nam się wpisać, bo musielibyśmy wyjść do menu, a ja do menu w tym emulatorze wyjść nie umia. Dobra, tutaj są, czasami są właśnie takie misje... O Jezu, nie, zostaw mnie, goddammit. Czasami są właśnie takie misje, w których nie da się powstrzymać Herkulesa i on cały czas biegnie do przodu. Możemy tylko troszeczkę zwalniać i przyspieszać. Ja sobie teraz trochę wolniej tutaj pochodzę. Widzicie, trzeba ich wszystkich tutaj ominąć i przy okazji nie dać się zabić. Kiedy indziej może wam pokażę. O! Nie! Literka! Goddammit. No dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z literką. Ach, nie udało się. Dobra, w prawo, w lewo. Jakbyśmy weszli na ten znak, to byśmy też dostali obrażenia. F1. O, udało się, dobra. Czyli literki nam się tam nie udało zebrać, no trudno. Ale mam nadzieję, że nie trzeba będzie. O, mamy R, ale nie mieliśmy... Ach! Wow! Ach, dobra, mniejsza z tym. Chciałem tutaj sobie zrobić dobrze. O, szlak! Chciałem zrobić dobrze, a wyszło jak zawsze. Nie, wolniej! Fuck! Dobra. Musimy zebrać to żytko. Zebraliśmy wazę? Zebraliśmy. Jezusie! Życie, udało się, dobra. Prawo, lewo, idziemy w prawo, zawsze w prawo. Okej, save od Hermesa, save z emulatora. Wow! Nie, nie dostaniesz... Fuck. Czemu wszyscy muszą mnie bić? Dobra. Come on! Chciałem uratować niewiastę z opresji. Życie, kurna. Nie, opuściłem. Fuck, auć! No i nie zebrałem wazy. Nigdy nie lubiłem tej misji, serio. Ona była tak prze... Zgniecie mnie. Wiedziałem. Dobra, życie, ja chcę gdzieś życie. Tutaj gdzieś ono powinno być. Jest. Widzę je. Wolniej, szybciej, dobrze. Wolniej, szybciej, jest dobrze. Cyk,
Cyk. A, to jesteśmy teraz nieśmiertelni. Jeszcze L gdzieś zgubiłem po drodze. Aż ty, kurde, Mendo. Wstrętna. Phil dał nam niezły... No i przeskoczyłem. Widzieliście to? Wow! Wiedziałem, że... Ała! Wiedziałem, że tak będzie. No i tu jest chyba koniec. Owieczki, spadajcie. Jestem na końcu drogi. Excelente! No, zabrakło nam dwóch literek. L nie widziałem w ogóle po drodze. E niestety przeskoczyłem. Głupim. No ale cóż, zobaczmy jaki rating. Wow, 84%, więc nie jest najgorzej. Zobaczmy, czy dostaliśmy hasło do kolejnego poziomu. No nie dostaliśmy, więc nie wiem. Albo trzeba zebrać wszystkie wazy, albo wszystkie literki. Już nie pamiętam. Ale to nie będzie problem, bo my sobie będziemy zapisywać właśnie tutaj w emulatorze. Nie będzie problemu. Okej, ale wiecie co? Tą misję przejdziemy sobie w kolejnym. Ja sobie tutaj zapiszę F1, dobra. I tą misję przejdziemy sobie w kolejnym odcinku, po prostu. Myślę, że na dzisiaj to już będzie dosyć. Mam nadzieję, że zaczęty let's play wam się będzie podobał. No i tak jakoś sobie randomowo, kiedy mi się będzie chciało, będziemy sobie to wrzucać. Także dzięki za uwagę, dzięki za wasz czas. Jeżeli wam się podobało, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie, czołem.